Dzień dobry, witajcie w kolejnej krótkiej Mobzilli. Mimo że obecne okoliczności niespecjalnie sprzyjają podróżom samochodowym, dzisiejszy odcinek będzie właśnie około samochodowy, dlatego że w ręce wpadł mi gadżet od Navitela właśnie do auta. A tym gadżetem jest SH1000 Pro, czyli uchwyt na smartfon z wbudowaną ładowarką indukcyjną, więc rzecz, która w teorii może przydać się tym osobom, które mają telefon z funkcją ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi. Akcesorium do użytkownika dociera w małym pudełku. W środku znajdziecie oczywiście sam uchwyt, kabel USB-A, USB-C o długości 1 metra, elementy konieczne do montażu oraz papierologię, kartę gwarancyjną i bardzo krótką instrukcję obsługi. Pierwszy minus, jak widać, w komplecie nie ma samego zasilacza, czyli tej części, którą wkłada się do samochodowego gniazdka. Trzeba go sobie dokupić osobno i co ważne, dopasować jego moc do mocy SH1000 Pro, jeśli chcielibyście korzystać z maksymalnego prądu ładowania. Obsługiwane są te 15, 18 i 24W z Quick Charge 2.0 i 3.0. Po wzięciu urządzonka w dłoń okazuje się, że jest w całości wykonane z plastików, i błyszczących, i bardziej matowych, stosunkowo sztywnych i nie wydających się przesadnie delikatnymi, ale z drugiej strony sądzę, że najlepiej byłoby sprzęt zamocować w samochodzie i go tam po prostu zostawić, nie odpinając i nie przenosząc zbyt często. Moje doświadczenia z plastikowymi zaciskami głowic kulowych są takie, że na ogół po jakimś czasie tworzywo, z którego są zrobione, robi się kruche i podatne na rozpadanie się. Zatem jeśli macie jeden samochód, jedno miejsce, w którym chcecie ładowarki używać, powinno być ok. To jest pewne. Sytuacja najbardziej optymalna. SH1000 Pro w aucie mocuje się dzięki szczypcowemu zaciskowi na kratce wylotu nawiewu. Rozumiem, czemu wybrano takie rozwiązanie. Większość samochodów te największe kratownice nawiewów ma na konsoli środkowej i w większości samochodów stąd jest najbliżej do gniazdka zapalniczki, ale od osobistego gustu zależy, czy taka pozycja będzie dla kogoś wygodna, czy nie. Dla mnie to trochę za nisko, żeby zerkać na nawigację czy na jakieś rzeczy w telefonie. Wolę przystawki mocowane na szybie i blisko bocznego słupka. Ramiona chwytające smartfon zamykają i otwierają się automatycznie, tak żeby było bajerzaście. Otwarcie następuje przy włączaniu zapłonu, więc i zasilania, zamknięcie po wykryciu włożenia telefonu i nie jest do tego potrzebne ładowanie. Mechanizm działa w oparciu o wbudowaną do urządzenia baterię. I tak, to ładne, ale niestety umiarkowanie praktyczne. Z tyłu jest dotykowy przycisk, który pozwala samemu otworzyć lub zamknąć te ramiona, ale zdarzyło mi się kilka razy na niego zdenerwować, bo reagował na super delikatne dotknięcie lub nawet muśnięcie, gdy sięgałem po coś nad uchwytem. No i w przypadku, gdy silnik Wam się niechcący zgasi i odpalicie go ponownie, uchwyt puści telefon, a on najpewniej spadnie gdzieś na podłogę. Szkoda, że Navitel nie umożliwia skonfigurowania, jak to wszystko ma się zachowywać. Na plus zaliczam jednak to, że ramiona mają miękkie poduszeczki, więc nie ma ryzyka, że zarysują telefon, oraz to, że uchwyt potrafi utrzymywać smartfony także w pozycji horyzontalnej. Do akcesorium zmieszczą się telefony o maksymalnej szerokości 82 mm. Bajerzaste jest też LED-owe podświetlenie. Granatowy okrąg wygląda efektownie i może się podobać, choć to tylko estetyczna bzdurka. Oczywiście jednak najważniejsze jest ładowanie. Tym bardziej, że Navitel chwali się, że to jest szybkie ładowanie. Urządzenie podaje prąd maksymalnie 15W. I oczywiście, żeby móc z takiej mocy skorzystać, trzeba mieć smartfon, który sobie z nią poradzi. Na przykład któregoś z Samsungów Galaxy S20. Takie tempo ładowania jest w mojej ocenie zupełnie w porządku. W przypadku S20 to jest około 1% baterii na 1 minutę przy włączonej nawigacji. I na szczęście SH1000 Pro to, co ma robić, robi dobrze. Nie zauważyłem żadnych przerw, żadnych chwilowych braków ładowania i żadnych innych problemów. Producent zadbał też o chłodzenie. Z tyłu uchwytu są wloty powietrza, choć zupełnie szczerze wydaje mi się to zabezpieczeniem nieco na wyrost. A podsumowując, Navitel SH1000 Pro jest gadżecikiem ładnym, robiącym dobrze to, co powinien robić i według mnie nieco przekombinowanym. Automatyczne ramiona według mnie są przydatne i nieprzydatne w takiej samej ilości sytuacji, więc można było z nich zrezygnować. Wsparcie dla 15W ładowania jest na plus, podobnie z obecnością kabla USB-C w zestawie, bo to oznacza, że można nowe androidowe telefony ładować także nim. Szkoda, że w komplecie zapomniano o ładowarce. Zatem, czy polecam? Cena to 159 zł i jak na samochodowy uchwyt to dużo, jak na szybką ładowarkę bezprzewodową ok, jak na połączenie obu uczciwie. Jeśli macie smartfon wspierający maksymalną moc ładowania, SH1000 Pro możecie kupić. Czemu nie? A zanim się pożegnamy, jeszcze jedna ważna informacja i to jest dobra informacja. Navitel podesłał mi dwa takie uchwyty. Jeden leży sobie zupełnie nieodpakowany, w związku z tym mogę się nim z Wami podzielić w konkursie. Żeby wziąć w nim udział, oczywiście trzeba zerknąć do opisu, tam są wszystkie szczegóły. Myślę, że to nic skomplikowanego. Zachęcam, można sobie sprawić fajny prezencik. A jeżeli odcinek Wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, ja będę wdzięczny. Na samiuśki koniec mam jeszcze jedno ogłoszenie. Jutro też będzie odcinek i to będzie odcinek bardzo długi, bo to będzie odcinek z testem Galaxy S20. W związku z tym zarezerwujcie sobie późnym popołudniem trochę więcej czasu. Trzymajcie się, cześć!